Cześć, z tej strony Kuba29. Witam Was w, powiedzmy, trochę świątecznym odcinku FPS Creator. Dzisiaj chciałbym Wam w dosyć prosty sposób przedstawić, jak stworzyć latarkę, a raczej to, co będzie nam dawało tą latarkę, czyli specjalne pole. Dodatkowo nauczę Was zmieniać nasycenie, czy tam ostrość, nie wiem jak kto to woli, natężenie może światła, czyli że na całej mapie może być ciemniej lub może być jeszcze jaśniej. Program X9, taka wersja to jest, na tej wersji właśnie Wam nakręcam w tej chwili te poradniki. On jeszcze nie miał takich możliwości jak jego następca, ponieważ jego następca już miał taki zasobnik na tabie, który pozwalał edytować w dowolny sposób natężenie światła, gęstość tej mgły, odległość od gracza tej mgły. Pozwalał, powiedzmy, w pewien sposób zbudować takie, no, taki klimat chyba. Chyba o to chodziło tutaj najbardziej. W X9 jeszcze tego nie mieliśmy, żadnego tego zasobnika, który podczas grania, testowania levelu mógłby nam pozwolić na taką zmianę, ale bez obaw, twórcy gry nie zapomnieli o czymś takim jak światło i wiedzieli, że, znaczy twórcy programu, i wiedzieli, że ten element jest bardzo ważny dla całego procesu tworzenia gier i umieścili go tutaj. Może nie jest on najłatwiej dostępny, ale powiedzmy, że jakoś daje radę. No dobra. A na końcu jeszcze nauczę Was, jak zmienić tła na przycisków na przykład, lub ich położenia, oraz tła ładowania ekranów, w końcu zakończenia ekranów i tym podobnych zdetów. Czyli całego, powiedzmy, HUD-a. OK, to zacznijmy sobie może od latarki. Stwórzmy sobie teraz jakieś proste pomieszczonko, czyli z biblioteki wybieramy prefab, add new prefab. No tutaj pierwsze lepsze jakieś dajmy. Sealer na przykład, OK. Teraz przechodzimy w zakładkę markers, player start, czyli start naszego gracza. Gdzieś tutaj możemy położyć, żeby się tutaj nic nie kolidowało. OK. No i co? Sobie tu lekko rozszerzę. Zjeżdżamy na dół i wybieramy trigger zone. Tu ustawiamy trigger zone gdzieś na przykład tutaj. Klikamy na nie prawym przyciskiem. I w tej chwili wyświetla się nam zasobnik z opcjami. Przechodzimy, interesuje nas najbardziej tutaj AI script, a dokładnie podpunkt main. Klikamy tutaj na niego. Pojawiają się nam trzy takie kropeczki. Klikamy na nie. W tej chwili będziemy mogli mieć łatwy wybór naszego skryptu. I gdzie on jest umieszczony? On jest umieszczony w samym... No, tu jest script bank, jak pisać, jak widać. Czyli folder naszego programu, czyli tam domyślnie to powinno wyglądać tak: The Game Creators, FPS Creator, następnie będzie folder files i tam w tym files będzie właśnie folder widoczny tutaj script bank. Otwieramy go i możemy tutaj skopiować nasz skrypt latarki, który postaram się udostępnić w internecie. No dobra, szukamy flash, jest flashlight V3, klikamy otwórz, Apple Changes i w tej chwili mamy załadowaną już latarkę na naszą mapę. Możemy sobie to przetestować. Przy okazji z góry przepraszam dwie osoby, które wprowadziłem niechcąco w błąd właśnie na temat tej latarki, i to właśnie dla nich teraz między innymi
Miałem taką motywację, żeby to nakręcić, ponieważ podczas tego, gdy się pytali, jak ten skrypt umieścić i czym go włączyć, ja no niestety źle powiedziałem, podpowiedziałem i no i za chwilę się przekonają, w czym wynikał mój błąd. Otwierają się nam oczy, jesteśmy w naszym pomieszczeniu, pamiętamy, gdzieś tutaj był ten skrypt. Dobrze. A więc teraz tak, kiedy mówiłem na początku, że aby włączyć tą latarkę, to właśnie niektórym ludziom powiedziałem, iż trzeba nacisnąć Enter. No niestety powiedziałem to źle. Jak się dawno długo czegoś nie robi w jakimś programie, no to się zapomina. I tutaj przepraszam bardzo. Trzeba wcisnąć F. Nie Enter, tylko F. I po wciśnięciu F, jak widzimy, włącza nam się latarka. Mamy ją ciągle w naszym zasobniku i jak widzimy, właśnie mało co widzimy, i o to chodzi w tej latarce chyba między innymi. I to bardzo dobrze. W prawym dolnym w lewym dolnym rogu widzimy, możemy zauważyć właśnie ikonkę naszej latarki. Ona wygląda tak, jak wygląda. Koło niej jest taki fajny, powiedzmy, horrorzasty pasek naładowania naszej baterii. Może przegrzania bardziej, bo jeśli baterie odnawiałyby się po każdym włączeniu, to byłoby dosyć dziwnie. No ale ogólnie rzecz biorąc, to jest, powiedzmy, poziom przegrzania naszej baterii. A więc po dojściu tego czerwonego paska, czyli zmniejszeniu się go do do zera, czyli zniknięciu go, nasza latarka automatycznie wyłączy się i będziemy mogli ją dopiero włączyć. A więc tak wygląda sprawa z latarką, którą chciałem wam pokazać. Bardzo fajna sprawa. Daje nam duże możliwości tworzenia dosyć, powiedzmy, klimatycznych jakichś horrorków. Na pewno jest to fajne narzędzie. Polecam wszystkim. No dobrze, ale nie zagłębiając się, wychodzimy. I teraz tak. Następną sprawą jest tutaj takie coś. Może nie takie coś. Samo światło, które chciałem wam pokazać. A więc teraz musimy sobie przejść tutaj są takie zakładki. Kliknąć File i Build Arena. Build Game, przepraszam. Widzimy, otworzyły nam się tutaj różne takie zakładki: Game Project Setting, Level Setting, Textures Arena i Build Setting. Game Project Setting. Tutaj ustawiamy, jak już kiedyś wspomniałem, klawisze. Już później one działają i nimi się otwiera. Na przykład możemy zmienić, aby otwieranie drzwi było na EFC, a nie na Enterze. Lub tam, abyśmy kucali tam na przykład na Ctrl-u, a nie na C. Ale dobra, to nas tutaj nie interesuje. Teraz przejdźmy sobie do następnej tutaj zakładki Level Setting. Będą nas interesował tylko Level Setting. I w tej chwili widzimy Game Screens, Title Screen, Global Script, Game Over, Game Complete oraz Map Name. Do tych map te opcje, które tutaj zmienimy, zostaną przypisane. A więc tak. Wybieramy sobie naszą tam mapę. Ogólnie to jest teraz ta mapa. I co? I title screen, game over i game complete to są. To może za chwilkę omówię. Nas interesuje w tej chwili co do światła global script. Klikamy edit. Chwilę czekamy, widzimy general, level setup i ten level setup będzie dla nas taki kluczowy. Na początku może jeszcze zaaranżuję to, że możemy tutaj zmienić niebo, jest sky. I tutaj tak samo, albo klikamy tu gdzieś, albo od razu już klikamy tu, w
ten kwadracik taki i wybieramy sobie nasze domy, tam dowolne niebo, jest Skybank. No nie wiem, tutaj wybieramy jakiś, nie ma, no nie mamy niestety podglądu na niego. Bodajże podgląd jest tutaj Preview. Gdy wybierzemy niebo, możemy kliknąć Preview i otworzy się nam podgląd i będziemy się jakby kamerą obracać wokół osi, jeśli można to napowiedzieć, mapy i oglądać, jak wyszło to niebo razem z innymi częściami HUDA. Ok, następną rzeczą tutaj jest Ambience Level Red, Green i Blue. To są opcje ustawione, ja mam, nie pamiętam jak było domyślnie ustawione, ustawiłem na 225 i chyba coś koło tego było domyślnie. I teraz, abyśmy widzimy ciągle w programie, jak wygląda to ze światłem. Jeśli chcemy, żeby było ciemniej, jak w jakimś horrorze, coś takiego, klikamy tutaj na przykład 125 i wszędzie zmieniamy na 125. Zasada jest prosta jak budowa cepa chyba. I tutaj zmieniamy na 10. I mniejszy tutaj będą te współczynniki Ambience Red, Ambience Green i Ambience Blue. One muszą być najlepiej wszystkie te same, ogólnie te same liczby, żeby ten kolor światła nie był jakiś czerwony, nic nie powiem czego. No chyba, że mamy zamiar stworzyć i takie, a nie inne światło, to wtedy zmieniamy tutaj w zależności od swoich upodobań te właściwości. Ok. I teraz klikamy OK. OK. Po załadowaniu gry, może nie będę wam tego teraz pokazywał, wyraźnie zauważymy, że na przykład nasze światło po prostu w grze jest teraz o wiele mniejsze. Całe pomieszczenie będzie ciemniejsze. Gdy chcemy jeszcze mniej, to oczywiście automatycznie możemy zmieniać na przykład na 50. 50. Musimy liczyć się też tym, że niektóre tekstury są same z siebie jasne i podczas wejścia na przykład do budynku obłożonego taką, a nie inną teksturą, no to ten niestety efekt ciemności może zostać zaburzony przez to. Będą takie jakby neonowe trochę. To będzie tak wyglądało jak neon. No dobrze. Widzimy, co jeszcze nie opowiedziałem na początku. Jest też w general taki zakładka Music. Tu zmierzamy w ogóle muzykę, która będzie szła w tle podczas gry. Jest też fog, czyli fog to jest, jakby ktoś nie wiedział, mgła. Też możemy ją tutaj ustawić. Automatycznie, jak jeśli jest na 000, to chyba wszyscy wiemy, że jej nie ma. Chyba nie będę musiał tłumaczyć tutaj za wiele. Co tu jeszcze mamy? No, następny jakiś tam screen, status panel. Oj, na przykład tutaj mamy dobry przykład Life's Image, czyli obrazek życia, który się nam wyświetla. No i tutaj mamy jakiś tam ustawiony w HUDzie oraz Life Image X i Life Image Y. Dla domyślnych i niedomyślnych pewnie od razu skojarzycie sobie to z osią XY i dobrze skojarzycie, ponieważ właśnie na tym to chyba polega, chyba na pewno. I to po prostu pokazuje tutaj, gdzie to ten panel życia ma być ustawiony. Numeric to jest numeracja życia, czyli ile tego życia się nam wyświetla, to już nie obrazek życia, tylko ilość tego życia. No i automatycznie w dół, jeśli sobie przeczytamy, to na pewno domyślimy się reszty. Widzimy, że te wszystkie image, czyli obrazki, są również w rozszerzeniu TGA. Jak możemy otworzyć taki plik? Taki plik możemy otworzyć oraz edytować za pomocą na przykład Photoshopa. Ja tutaj sobie otworzę, nie wiem, mamy Ammo, coś takiego, bo to dosyć ładnie było widać w Ammo. Jest, tu jest. Ja sobie to otworzę. Gdy mamy Photoshopa,
To nie ma problemu, lecz pamiętajmy właśnie o coś takiego, że bez pewnego, powiedzmy, takiego dodatku do tego Photoshopa, nici z otworzenia tekstur, właśnie TGA i DDS. Ten dodatek, ja spróbuję go właśnie wrzucić przy okazji pliku z latarką, czyli tego skryptu latarki. I będzie on razem lub osobno, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w pliku. I co, później po zainstalowaniu tego wszystkiego będziemy mogli łatwo otworzyć sobie taki plik TGA, klikamy OK i widzimy, tak jak w grze, wyświetla się nam obrazek przedstawiający amunicję, nad obrazek, ten obrazek, który jest nad amunicją. Dobra, ok, czyli tutaj już wiemy, o co chodzi. Ok, co my tu dalej mamy? No, są jeszcze tutaj takie buton to przycisk, czyli ustawienie, wygląd, sam wygląd, na przykład load button, czyli wygląd przycisku, który wczytuje, oraz jego położenie. I tutaj tak samo możemy sobie go zmieniać. Jest saving button bar, exit bar, continue bar, czyli wyjścia, kontynuacji gry. No i później tylko wystarczy zatwierdzić OK i mamy pozmienione opcje. Title screen, game over i game complete. Title screen, tutaj mamy background, czyli po stworzeniu gry w menu, tutaj będziemy mogli sobie zmienić właśnie tło w tej linijce background, muzykę, która idzie podczas przebywania w tym menu, oraz znacznik, którym poruszamy tam, czyli wygląd, może nie naszej, no naszej myszki, co nie, chyba tak, wygląd naszej myszki, tak można powiedzieć. Menu items, no i tutaj jest to samo z tymi butonami całymi, to już wiemy. OK, game over, game complete, i tutaj tak samo jest background, czyli tło, podczas gdy wygramy, co nam się wyświetli, jaka będzie szła muzyka, oraz gdzie będzie położony przycisk i jaki on będzie miał, jak będzie wyglądał przycisk, którym będziemy mogli kontynuować, albo który będzie nam oznajmiał, że po prostu wygraliśmy lub przegraliśmy. No i tutaj nie będziemy game complete, no bo game over, game complete, no to będzie to samo. To jeszcze dalej jedna zakładka, to jest light matte setting i texture quality. Możemy sobie ustawić wymagania, powiedzmy, naszej gry. No i to chyba z tych rzeczy, które miałem wam do przekazania dzisiaj, to jest wszystko. Po przetestowaniu levelu powinno nam się zmienić. Powinniśmy zauważyć te zmiany. Gdyby były jakieś problemy, możecie oczywiście pisać w komentarzach. Ja będę starał się, chociaż będę starał się na nie odpowiadać i w miarę mojej mocy pomagać. No i co, dziękuję wam chyba dzisiaj za oglądnięcie tego poradnika. Zapraszam do poprzednich, do przeglądnięcia całego, w ogóle co, jak, dlaczego. Oraz co, wesołych świąt, bo jak na razie święta się zbliżają. A więc wesołych świąt, bo nie wiem, czy będę miał okazję coś nakręcić przed nimi. Zobaczymy. Mam w planach, powiedzmy, trochę metro, ale to są trochę odległe plany. No i kto wie. A więc trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.